Choć w Suwałkach sukcesywnie maleje liczba uczniów, to w południowej części miasta istniejąca szkoła okazała się zbyt mała. Rozbudowa była kosztowna, ale konieczna. Na tej części południowej miasta wyszła taka potrzeba z uwagi na intensywną budowę, zabudowę mieszkaniową, żeby tego typu właśnie inwestycje poczynić. I tutaj szkoła podstawowa nr 4 jest takim dobrym miejscem, ulokowanym gdzieś tam centralnie w środku tej południowej części miasta. Dobudowana część mieści między innymi 10 sal lekcyjnych, świetlicę, pokój nauczycielski, bibliotekę, szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze. Nowy obiekt niemal podwoił dotychczasowy metraż czwórki. Co ważne, budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są tu podjazdy, wygodna winda, odpowiednio wyposażone łazienki. To jest inwestycja, szanowni państwo, zrealizowana tylko za pieniążki nasze, miejskie. 9 milionów 300 tysięcy koszty inwestycji. Tutaj no, ani państwo, ani Unia Europejska nie wspiera tego typu przedsięwzięć. Stara szkoła wyraźnie odstaje wyglądem od właśnie oddanej części. Dostrzega ten dysonans również prezydent Suwałk. Widzimy, że ten stary budynek troszeczkę nie przystaje teraz do tego, co zrobiliśmy, no ale trzeba będzie odnowić elewację. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się to wykonać.